Captain, 5 miles out we received a transmission from Kunz. It's short, but he's managed to give us some crucial information. Witam wszystkich ponownie, to Płynu 7. Zagrajmy dalej w Hostile Waters Antaeus Rising. He's being held captive in a research park, somewhere near the center of the island. The Cabal have been forcing him to continue work on laser technologies he was carrying out for Central, but with less benign aims than our own. After feigning to stop you at the wet dock, they've moved Visconti and Maudlin to their most secure facility near the center of the chain. Kunz is to be moved by Chinook later today. You must stop the Chinook leaving without damaging it. Kunz must be kept alive. He's our key to finding out what they're doing and where. Rzeczy same. He also indicated that the Cabal might be manufacturing tactical laser weapons on the island. We want you to locate and sample the technology before attempting to recapture him. Minitech strongly believe the weapons range could dwarf any of our own, and it could enable you to kill the Chinook pilot before he has a chance to get the helicopter off the ground. Ale serio, brzmi fajnie. As for those things you've encountered, Antaeus' systems have managed to access the stone we found at the airfield. When you finish your scan of the island, you should take a look at the results. Okej. Dobra. W poprzedniej misji naprawiliśmy Antaeusa i wierzcie mi, wygląda on teraz znacznie lepiej, ale na razie przyjrzyjmy się tak sytuacji. Tak, tutaj parę dział, 50 mm. Tutaj pewnie jakaś silniejsza obrona portu. Widzicie co to jest? Nie widzicie, to jest mamut. Jedna z najsilniejszych jednostek w grze, ale o niej za chwilę opowiem. Okej, musimy... Czujnuk musi przetrwać i musimy odbić Kunza. Jak to zrobimy? Otóż, jeżeli spróbujemy się zbliżyć do tego centrum badawczego, to pilot wsiądzie do Czujnuka, Czujnuk odleci, do widzenia, zapraszamy ponownie. W takim bądź razie musimy najpierw zdobyć tą broń laserową, a dopiero wtedy można cokolwiek myśleć o zbliżaniu się do tego centrum. Okej, co my tu zrobimy sobie? Pierwsze może ransom, pam i longbow. Unit complete. Ransom on bay 1. Teraz może Borden ze skalpelem. Vehicle ready and on deck. Borden on bay 2. A właśnie, nie pokazałem. Teraz mamy dostęp do zdalnego systemu transportowego. To jest właśnie to system transportowania pojazdów MACPI. Jak to działa? Otóż nie potrafi on w pełni zastąpić nam Pegasusa, tak? Gdyż możemy ustalić tylko jeden punkt zrzutu. Możemy oczywiście go potem przenosić dowolnie, ale ten punkt zrzutu działa tylko raz. Mianowicie, kiedy wyprodukujemy jakąś jednostkę naziemną, będziemy mieli opcję, żeby dostarczyć ją na punkt zrzutu. Możemy tego skorzystać albo nie. Jeżeli nie skorzystamy, to już nie możemy użyć z tego, więc to jest tylko jednorazowe i tak. Mimo wszystko bardzo pomaga. Dobra. Standardowo skarab z przetwórnią. Dzisiaj wsadzimy tam Crockera, bo Crocker chyba dosyć lubi takie głupie rzeczy. Tak. Vehicle ready. Crocker on bay 3. No i może... kolejnego herneta z longbowem. Dobra, Madsen albo Korlef. Powiedzmy, że Korlef. Vehicle ready and on deck. Korlef. Ready on bay 4. Dobra. Borden. Na początku wszyscy niech pojadą tutaj. Nie. Confirmed. Roger that. Borden. Order's confirmed. Okay, sir. What? Will do. W okazji możemy popatrzeć, jak działa ten map. Korlef here. I've got fresh radar contact. Standardowo podnosi, opuszcza i jest tacy. Okej. Teraz tak. Po pierwsze musimy uważać, jak już powiedziałem, musimy pilnować uważnie jednostek, żeby nie przekroczyły tej góry. Jeżeli przekroczą tą górę, to do widzenia. Więc tak.
Zobaczmy, ty. Sir? Ty? Nie wiem, nie ma. Da. Wy tutaj musicie podlecieć, zniszczyć tą chałubicę. Ty najlepiej też tutaj podleć i nie wiem, atakuj wszystko po drodze. A ty? Nie. Masz skawędziować wszystko po drodze. Okej. Jedna nowa rzecz w naprawionym Anteusie to jest działał główny, ogień ciał transportowca. Działa to jak właściwie jak moździerze. Znaczy, Anteus nadal nie potrafi się sam bronić, ale od teraz parę razy na misję będziemy mogli użyć wsparcia ogniowego i spuścić na dowolne miejsce na mapie deszcz ognia. Te obrażenia są naprawdę ogromne, ale niestety mamy ograniczoną liczbę. Tutaj widzimy w ikonce Anteusa jest takie małe coś, właśnie oznacza, że my mamy tylko jedną amunicję tylko na jedną salwę w tej misji. Się potem na każdą misję mamy oddzielną amunicję, to nie przechodzi do następnej misji i się regeneruje za każdą misją, więc nie musimy jakoś tego oszczędzać. Znaczy, no wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Przy okazji możemy sobie popatrzeć na odnowione, na naszego odnowionego Anteusa. Teraz ładnie wygląda, stylowo. Tak. Tutaj podjeżdża nam Apache, to jest kolejna chałubica. I może potem zajmiemy się tamtą chałubicą. Dobra. Ty tutaj nic nie zrobisz z tą chałubicą. Ui. Okej, tu jest mamut. Jak też trzeba go zniszczyć jak najszybciej. Mamut to jest najpotężniejsza broń w grze, bo dysponuje przeciwnik. A to jest jednocześnie, jak widzicie, nowe działo AA. Okej, zniszczmy to. To, potem to. Okej. Jak mówiłem, po prostu mamut ma znacznie więcej pancerza. Mamut po prostu ma dużo pancerza i świetnie zadaje dużo obrażeń, więc dlatego trzeba na niego strasznie uważać. Okej, tu nasi się za bardzo zbliżyli, więc ich tam wycofam. Ja już zniszczyłem chyba całą obronę przeciwlotniczą, chyba. Ta chałubica mnie wkurza. Okej, już oni już się zajmą. Dobra, ty się zajmujesz. No i dobra, na razie sytuacja jest mniej więcej opanowana. Cześć, Borden. Okej, teraz możemy się trochę przemieścić w tamtą stronę. Dobra, możemy teraz też również wydawać rozkazy bezpośrednio z pojazdów. Jak na przykład, nie wiem, tutaj... O, mam tutaj ci... już się do niego nie dostanę. O, widzicie, jak ten mamut bije Ransoma? Wow. Może to nie tylko mamut. Ransom zaraz będzie musiał się naprawić. Właśnie. Ty idź się rozwal. Dobra, a ty gdzie ty wyleciałaś? Tutaj gdzieś. Możemy poniszczyć tamte działa, zaraz spróbuję. Kolejne jakieś chałubice, duże. Nie,
nie zbliżać się do tamtego. Wow, wow, tutaj Apache kolejny. Dobra, dobra, co mi tam strzela? Zniszcz to. Potem tą chałubicę chciałbym, żeby zniszczyło. Zniszczyła. To się ruszaj. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Ransom się zniszczył już. Ransom longbow. Okej. Okay. Nie mam jeszcze. Jeszcze mamy dwóch, więc musimy ich na razie zachować, gdyż będą nam potrzebne. Ok, jak już mówiłem, teraz możemy wydawać rozkazy bezpośrednio z pola bitwy. Ale to nie jest za bardzo wygodne. A poza tym nie pauzuje akcji, tak jak... tak jak wydawanie rozkazów przez War Room. Więc nie zawsze będę z tego korzystał. Ok, to jak już mówiłem, trzeba uważnie pilnować ich, żeby przypadkiem ktoś za bardzo za blisko nie podjechał. Ok, a przy okazji, głupi jestem, jeszcze nie wziąłem się do roboty, Pegasus. Madsen. Vehicle ready. I suppose you know what you're doing. Tak, tak, wiem. I Madsen, i ty co masz zrobić? Masz podjąć tą broń laserową i ją zawieźć na Anteus. Dziękuję, sir. Okay, sir. Tak. Dobra, dobra. Ty... Kroger. Masz sporo do zbierania. Ty gdzie jesteś? Sir? Tutaj. Okej. Myślę, że można by się tutaj spokojnie zapuścić. Chociaż ona jest ciężko już uszkodzona. Okej, ty podążaj. No, sorry. I have an M1 on screen. Za mną. Ale nie wiecie, inaczej to zrobię. Yes, sir. Ty podążaj za nią. Sorry. Ransom here. Roger that. Ty podążaj też za nią. Ok. I tutaj będziemy sterować ją. Naszą grupą uderzeniową. Ten jest najłatwiejszych sposobów sterowania naszą armią. Że każemy wszystkim jednostkom podążać za jedną, którą sterujemy ręcznie. Okej, tu jest gdzieś produkcja energii, jak mówi nam Ransom. Mamut, zaraz się nim zajmiemy, tylko zniszczymy to najpierw tutaj tą energię, okej. Mamut tutaj jest, okej. Wow. Przekażcie, zauważcie, jak już mówiłem, te działa AA. Nowe. Wcześniej ich jeszcze nie było. Wow. Ona chyba właśnie za blisko się dostała tych dział. Tak, trzeba strasznie uważać na nie. One straszne obrażenia zadają. Trzeba strasznie na nie uważać. Okej. Wow. Dobra, Korle podawała. Wow. Tak. Ty się odsuń jakoś, czekaj. Roger that. Borden here. Ty jakoś możesz tutaj spróbuj dotrzeć. A ty spróbuj ją podnieść. I odstaw ją tutaj. Okej. Wow. Uciekaj.
located. Next. To spróbujemy zniszczyć. Się przydało. Wow, a ty gierać. Nieładnie, proszę pana, nieładnie. Jeszcze zniszczę tą drugą haubicę, co tu jest. Nie będzie mi tutaj przeszkadzać. Okej. Okej, ale całkiem nieźle wyszło. Zniszczyliśmy im produkcję energii i tutaj... The laser's ready for use. It's slow to charge, but has staggering power and range. Use the laser to kill a Chinook pilot, then secure the craft by taking out all of the surrounding anti-aircraft positions. We can then get him out of there safely. Okej, zniszczymy tego pana. I tak. Ty się nudzisz. Dobra, to poleć tutaj jakoś. Roger that. Matson here. This is Ransom commencing attack. Returning to base. Ty. Ransom here. Ty tutaj jakoś leci się tutaj. Roger that. Trzymaj pozycję. Confirmed. I my co to zaraz zrobimy? Pegasus jeszcze nam się przyda za chwilę. Come on, yeah, suck, baby. PIA secure, returning to base. Tak, ale już nie będziemy potrzebowali chimpów. Warning. Disassembling vehicle. I co my teraz zrobimy? Tak. Pierwsze Korlef potrzebujemy z powrotem. Vehicle ready and on deck. Korlef ready on bay 1. Drugie Madsen dostanie rapiera. To właśnie ta nasza nowa broń. Posiada największy zasięg w grze, ale nie za dobre obrażenia oraz ponieważ bardzo wolno się ładuje. To jest taki jakby karabin snajperski. Okej, Madsen był snajperem, więc powinno coś takiego mu się spodobać. Unit complete. Madsen on bay 2. A, mam jeszcze nawet dwa chipy. Tak, ty sobie tutaj będziesz posysał. Tak. Więc Borden ze skalpelem. Okej. Vehicle ready and on deck. Borden on bay 3. I teraz tak, Borden, może ty polecisz gdzieś tutaj bronić naszego ewentualnego. Dobra, ty już tu sobie siedzisz. What can I do for you? Ty, Korlef, może poleć za Madsenem. Madsen będzie potrzebował teraz trochę ochrony. Okej, teraz to był tekst, ponieważ Korlef padło i dlatego wyśmiewali. Okej, możemy przybliżać widok tym laserem. I tak to właśnie się robi. Okej, dobra, zapiszmy grę. I co my tu mamy? Mamy zestrzelić tego... gdzie jest ten czujnik? A tu jest nasz pilot. Pow! Okej. Wow. Ty tu nie podchodź, proszę pani. Ty tak tutaj gdzieś trzymaj. A ty pozdejmuj te działa. Się przydasz. Ty pracujesz? Okej. Dobra, ty tutaj pilnujesz, więc ty możesz się pójść naprawić. Wow. I've got an Apache on radar. Confirm kill. You're not bad. Quit it. Wow. Ty się wycofaj. Madsen here. Yes, sir. Nie chcemy utracić takiego drogiego... Wow.
wrogiego działa. Dobra, dobra. Unit destroyed. This is Matson commencing attack. Negative, sir. Spend wisely. It's a pleasure fighting with you. Enough. Te fabryki już tak istnieje produkują. Skończyła im się energia. Ty leć do mnie. Ty dalej scavengeruj sobie. Mamy 3000 jednostek energii. Przydałoby się zrobić skarabas w końcu z modułem naprawczym. Okej, mamy na to kasę, więc paton, ale chwilę jeszcze, najpierw sobie zmienimy punkt zrzutu. To jest chyba o punktów negacyjnych, o tak, tutaj. Tutaj sobie zrzucimy naszego naprawczego i tu będziemy odsyłać nasze ranne jednostki, żeby się tam naprawiały. Okej. Okej, sir. Paton, ty dzisiaj leczysz. Vehicle ready and on deck. This is not my area of expertise, tak, 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 tak. Dobra, teraz musimy się trochę ponaprawiać, zanim będziemy mogli ruszyć dalej do walki. Więc to trochę potrwa. A patrzę, to niedobrze. Dobra, dobrze jakbyś ty się trochę wycofała. A co ciebie tu atakuje? Ty tu miałaś podjechać. I am down, sir. God damn this war. I am not a nurse. Apache moving. I've reached my destination. Tak. Reinforcements required. Okej, kogo ty leczysz teraz? Gdzie ty w ogóle jesteś? Okej, tak działa moduł naprawczy. Leci zielone światełko i naprawia nam rzeczy. Co jest fajne. Repair is complete. Next. Commencing repair. I've got an Apache on radar. Target engaged. Taking hits. Full strength falling. Wee. Repair is complete. Next. Right between the eyes. You're not too bad. Quit it. Don't let them go to your head, soldier. Okay. Repairing. Tak. Ty. This is Croker. Naprawisz to. I'm listening. A potem to. Yes, i będzie fajnie. Affirmative, sir. No. All done. Tak, zniszczymy sobie samolot, czemu by nie? Wow, sporo HP ma. A przy okazji. Ty. Chwila. Podlecimy sobie tam. I have an M1 on screen. Ty podleć bliżej tutaj. This is Madsen. Will do, sir. Co chciałem robić? Ty. Repairing. It's Scorler. Starting attack.
I co ja chcę sobie zrobić? Ja chcę sobie rozwalić ten statek. A tak, ponieważ tak sobie chcę. Yes, sir. This is Borden. Commencing attack. Okej. To trochę zajmie. I'm still engaged. This is a worthy opponent. I may need help. He's in my sights. Ta Ambrasy. They're out there. We're done. This is Kroger. I've reached the destination. Wow. Apache moving. Okej, dobra. Mamy już trochę energii, więc sobie przywołamy Ransoma z powrotem. Powiedzmy ze skalpelem. To zrobię sobie jeszcze jednego fermata dla siebie. Za chwilę, jak będę miał energię. I tak, Ty podleć, ty sobie tam strzelasz. Ty podleć też tutaj. Base, I'm taking hostile fire. Repair is complete. Next. Awaiting new orders. I'm at the RV. Okej. Ty się lenisz. To niedobrze, to niedobrze. To tutaj byś sobie podleciał. Roger that. Ransom here. This is Patton. Korolev. Zniszczymy ten samochód, żeby... God damn this war! I am not a nurse! All done! This is Ransom. I'm at the RV. Ransom, ty zniszcz to za mnie. Atakuj mój cel. Confirmed. This is Ransom. No i widzimy, zaraz to podleci sobie zniszczy. Jest tacy. Fajnie to działa, okej. Dobra, dobra. Oj, ty głupiutki. Tutaj, przejdź. This is Patton. Roger that. This is Croker. Może znajdą drogę, może. Okej, jako siadł. I co my teraz będziemy robić? Weźmiemy sobie... Da. This is Madsen. Wszyscy, żeby podążali za Madsenem. Ransom here. Ty zniszczyłaś już statek, okej, to też możesz tutaj podlecieć. Okay, sir. I Madsenem sobie podlecimy, będziemy po kolei niszczyć tamte wieżyczki. Hello, sir. Off we go. A, nawet nie mam mnie na radarze. Ej, ty Madsen. Okej, teraz żeby zdobyć te wieżyczki. I've got an Apache on radar. Radar contact, awaiting visual. Commencing attack. Taking hits, full strength falling. Powoli tu się będziemy przesuwać. Ah, you are too kind. Decked. M1 detected. Wow. Enemy engaged. Ty w tym czasie niszcz te wieżyczki. One chyba większe tutaj stanowią zagrożenie. Ty masz sobie scavengeować tutaj. A ty masz ich pilnować. Okej. To zrobię sobie tego mojego. Mamy to ze skal... Nie, z longbowem powiedzmy. Unit complete. I lecimy tam szybko. Looking for new targets.
I have them. Orders complete. Keep that up and you're a sure thing for the role of honor. Comes from years of training and dedication. Enough now. I've got an Apache on radar. They're on radar. Matson here. I have a kill. Engaging target. He was as hard as nails. Under attack, hull holding. Cord red. Taking hits. Looking for new targets. Attacking. They're on radar. Dobra, to jest kolejna ich produkcja energii. Pewnie już chyba ostatnia na tej wyspie. Dobra, moja eskadra niech się porusza za mną. Coś tu nas atakuje? Ty znisz dalej to działa. Nie, ty masz atakować się. Okej. I am making structure hits. All integrity within safe limits. Energy store on radar. Confirmed kill. Matson here, taking heat. I've got an Apache on radar. This is ransom commencing attack. That działa. You're worthy. Whatever. Be careful of this bio-ack-ack. All strength falling. Whoa. Reinforcements urgently requested. Apache moving. Time to kick out and drop back. Przeleć się tutaj i zacznij powoli niszczyć też tutaj te działa. Dobra, eskadra do ataku! Ransom, proszę się wyrażać. To trochę czas się wycofać. Ransom. Ransom. Wow. Okej. Potrzebujemy tu trochę... Pierwsze wycofamy się tutaj. Ty zniszczysz ten czołg, a ty podjedziesz tutaj. Ty będziesz go eskortować natomiast. Dobra, misje trochę się dłuższe zrobiły, jak widzicie. Ale w końcu to strategia. Nikt nie powiedział, że to będzie szybko. Nie może się poruszyć, nie może znaleźć drogi. Ajajajajajaj. Matson here. Przez niż ten radar, bo oni ciągle nas widzą przez niego. Roger that. I'm listening. Sir, yes sir! Ty się tu strzelasz. Reinforcements required. Commencing engagement. Hull integrity within safe limits. Unit neutralized. I'm too good. You're not too bad. You are beyond belief. Okay, Hornet z longbowem. Gdyż Ransom najwidoczniej nie potrafi się obsłużyć ze skalpelem. Vehicle ready. Ransom on bay 3. Ransom here. Tutaj i tutaj. Accepted. Roger that. We've started scavenging. All clean. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Yep.
Wow, wow, wow. Z której ze strony chcesz, niż tutaj działa? Szaleńcze. Borden here, taking heat. Cold red, taking hits. Hostile neutralized. That was tough. This is Corolla, going in. This is Patton. I am in position. Hostile destroyed. I am insulted they send these fools against me. Nice. I am touched. Let's get back to work. I've got googlies to fry. Corolla. I'm listening. Sir, yes, sir. Unit neutralized. I'm at my destination. Zczynię to chłopicek również. God damn this war! I am not a nurse! Za bardzo próbujesz kombinować. Maxen, Maxen. Ok, dlatego zniszczyłem od razu tamten statek. Gdyż i tak musielibyśmy go zniszczyć, a wtedy musielibyśmy się cofnąć i go zniszczyć. A trochę czasu zajmuje do zniszczenia. Drugi jest w zachodnio-południowym doku. Widzimy go na mapie. Musimy tylko tam dotrzeć. Ok, ty się może cofnij. Ja się może cofnę. Okej, okej. Commencing engagement. Madsen here. Madsen, ponisz tutaj jeszcze coś? Will do, sir. Czekaj, czekaj. Ty może ponisz... Nie, nie, nie. Na razie zniszcz te zbiorniki. Upewnij się, że tu na pewno nic nie będziesz nam wypluwać. I cóż, i cóż, i cóż. Dobra. Ty tutaj cofnij się, utrzymuj pozycję. A moja eskadra za mną. Accepted. This is Madsen, building under neutralization. Have a little aviator loving. Under pressure. Cold red, taking hits. Scratch one bogey. Corner, going in. Repair complete. Good work. Save it for someone who gives a fuck. Let's get on with it. God damn this war! I am not a nurse! Target down. Now engaging the structure. Repair is complete. Tata Crystalis. Ransom here. Commencing attack. Wow, wow, wow. This is Corolla, going in. I've got hostile fire here. Got the bastard. Wow, 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 wow. I'm taking hostile fire. To będzie bolało. I've commenced demolition. Ale dobra, mamy tutaj pielęgniarkę z tyłu. Więc też może jakoś się przeżyć. This is definitely a woman's job. Ha, ha, ha. Niszczcie mi tutaj te wszystkie. Nie, najpierw jeszcze to zniszczcie to. Tak, 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 tak. I have an M1 on screen. All integrity within safe limits. Confirmed kill. Commencing attack. Waiting for new orders. You're not too bad. Enough. Wiecie co, oni będą się tutaj na razie jeszcze troszkę bawić. A ja tymczasem chyba zaprezentuję nam nasze dzieła Anteusa. Dobra, już trochę podreperowany jestem. Kurz. Co wy robicie, co wy robicie? Nic nie robicie. To róbcie coś pożytecznego. Okej. Okay. Zapiszę sobie grę i szybko przelecę tam do tego doku, gdzie znajduje się ten drugi statek. Dział A. Ale nie o to mi chodzi, gdzie jest ten statek, gdzie jest ten statek. Okej, okej, tu jest statek. Co teraz robimy? Bierzemy działa na tą pozycję.
Fire mission at location. Guns fired. I teraz możemy oglądać zniszczenie. Korlef here. Building destroyed. Commencing second attack run. All straight falling. Continuing attack. Oh wow. Not nie zauważyłem fajerwerków. Mission successful. All objectives complete. Okej. Dzięki Bogu, że wydostałeś stamtąd bezpiecznie Kunza. Upłynie jeszcze trochę czasu, zanim Mini Tel zakończy przesłuchanie, ale już teraz przekazali nam kilka kluczowych informacji. Church, co u ciebie? Zespół operacyjny, który zrzuciliśmy w ostatnim tygodniu, nie został wykryty w każdym bądź razie. Kunz nic o tym nie wie. Nie wiemy, dlaczego nie skontaktowali się bezpośrednio z nami, ale jeśli żyją, to na pewno mają powód, by tak postępować. Załóżmy więc, że nawiążą kontakt, kiedy będą mogli. Przygotujmy się na szybką i sprawną odpowiedź. Co jeszcze? Kunz nie spotkał Viscontiego ani Magdellana. Byli przetrzymywani w podziemnej konstrukcji położonej w innym miejscu wyspy. Nie ma pojęcia, czym się zajmowali, ponieważ pracowali w odosobnieniu, ale wie, że sprowadzono tam duże ilości sprzętu kriogenicznego. Jeżeli chodzi o rzecz, na którą natrafiliśmy na lotnisku, Kunz nie wie, co to może być, ale podejrzewa, że wiązki wystrzelone z wież to efekt jego pracy nad zwiększeniem mocy lasera. Przeanalizowaliśmy komputer pokładowy Czujnuka i już wiemy, gdzie Kunz miał być zabrany. Sądzimy, że są tam też pozostali naukowcy. Będziemy na miejscu za 15 godzin. To wszystko. Okej, dobra, statystyki. Zniszczone jednostki 121, nie, w tym poziomie 40, ty 17, kolej 28, ty nic, bo ty bawiłeś się, ty 13 i ty też nic. Ransom 23, ma już lotniczy krzyż zasługi, tak samo jak ja. Okej, zniszczenie tylko 8%, skuteczność też marna, ale cóż. O, Borden dostała medal honoru piechoty morskiej za zaprowadzenie salamandr, w każdym razie. Okej, dobra, to była misja 7. W następnej misji lecimy pomóc pozostałym naukowcom bodajże. W każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. This is a culture stone. We all must carry our history with us. We are young, and our history has been hard. Each of these stones contain our entire culture. Should we become separated from our race, we may plant this stone to grow our culture anew. Civilization we can call our own in only 50 years.